Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy po kolejnej rozmowie dotyczącej przyszłorocznego 24. Festiwalu Gwiazd. Koncepcja całego przedsięwzięcia już za nami. Dzisiaj rozmowa bardzo przyjemna z dyrektorem artystycznym festiwalu, panem Olafem Lubaszenko, który w kilku słowach, jak miałbym taką oczywiście serdeczną prośbę, gdyby mógł przedstawić mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym naszą gminę to, co nas czeka w lipcu. Witam Państwa, dziękuję Panie Burmistrzu. Spotkaliśmy się w nowym składzie z nowymi planami, nadziejami na to, że uda nam się kontynuować piękną tradycję Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, która ma swoje korzenie jeszcze w latach 90., dobrze mówię, 90., kiedy to tworzyli ten festiwal pan Waldemar Dąbrowski, pan Jan Kulczyk i profesor Adam Myjak. Od kilku lat mamy przyjemność działać razem z Arturem. Teraz będziemy to robić z panem burmistrzem. Bardzo liczymy na to, że będzie to twórcza współpraca i że uda się nowe pomysły wpleść w tę tradycję, o której mówiliśmy. Na razie będziemy brzmieć dość ogólnikowo. Czas na konkrety przyjdzie za parę tygodni. Będziemy Państwa informować z dużym nastawieniem na informacje w mediach społecznościowych, no, przy użyciu nowych, już nie takich nowych, środków komunikacji, w których pan burmistrz porusza się niezwykle biegle, więc proszę wypatrywać informacji na temat tego, co konkretnie będzie się działo na festiwalu. Jak zwykle będą spektakle teatralne, jak zwykle będą filmy, będą monodramy, recitale, będą koncerty. I właśnie a propos koncertów, to dziś wspólnie doszliśmy do takiej decyzji, żeby wrócić do pewnego pomysłu na pokazywanie muzyki i na kontakt z wykonawcami, mianowicie do koncertów na plaży. Proszę powiedzieć, panie burmistrzu, dlaczego tak bardzo byśmy tego chcieli, co nas w tej idei pociąga. Z jednej strony koncerty na plaży i z drugiej rzecz, która wszystkim mieszkańcom kojarzy się też jakby z Festiwalem Gwiazd, czyli to jakby wspólne, pozwolę sobie określić, spożywanie sztuki na plaży, oglądając filmy. Doskonale to mieszkańcy pamiętają. Miałem takie informacje, że to dobrze nam się to kojarzy, dlatego chcielibyśmy w tym roku do tego wrócić, to żeby to się stało taką tradycją, do której wracamy. Mamy kilka pomysłów, chcemy też wykorzystać plażę jako miejsce, w którym mogą odbywać się koncerty, bo wtedy moglibyśmy jakby w licznym, bardziej szerszym gronie razem cieszyć się tymi wydarzeniami festiwalowymi. Już dziś zapraszamy Państwa 4-6 lipiec 2019, 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że będzie też nowy trochę pomysł na wykorzystanie amfiteatru. Chcemy w tym roku sprawdzić taką koncepcję, w której amfiteatr jest miejscem adresowanym głównie do młodej widowni, do dzieci. Jest to, myślę, wdzięczny, fajny i pomysł, który posiada duży potencjał. Już zaczynamy nad nim pracować. Jeśli chodzi o wykonawców koncertów, możemy powiedzieć, że przymierzamy się do największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, ale nie mamy jeszcze potwierdzeń. No, tak jak mówiłem, dzisiejsze spotkanie z Państwem za pośrednictwem obiektywu kamery ma charakter powitalny, informacyjny. Konkrety będą się sukcesywnie pojawiać już w najbliższych dniach.